Dzień dobry, witajcie! Czas na kolejną lekcję, ale zanim przeanalizujemy kolejny nowy materiał, czas na powtórzenie. Wiemy, jakie są siły wzajemnego oddziaływania międzycząsteczkowego, jakie dzielimy, wiemy, co to jest napięcie powierzchniowe i uwaga, wiemy, z jakimi siłami to napięcie powierzchniowe jest związane. A tematem dzisiejszej lekcji jest stan skupienia właściwości ciał stałych, cieczy. I gazów. Cele lekcji są następujące. Poznasz stany skupienia substancji oraz właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów. Dowiesz się, jakie są różnice w mikroskopowej budowie gazów, cieczy i ciał stałych. Moi drodzy, to nie jest żadna nowa wiedza dla Was, ponieważ te informacje również posiadacie już z lekcji przyrody, do których już nawiązywaliśmy wielokrotnie w ciągu tych ostatnich paru lekcji. Wiecie doskonale, że w przyrodzie występują trzy podstawowe stany skupienia. Stan stały, stan ciekły i stan gazowy. Przykładem stanu stałego mogą być jakie ciała? No, na przykład kreda, talerzyk porcelanowy, czy gąbka do mycia lub mazania. Przykładem z kolei cieczy to może być mleko, może być woda, może być Pepsi z cukrem lub bez cukru. Jak wolicie. Natomiast przykładem trzeciego stanu skupienia, jakim są gazy, nazywane również stanem lotnym, to jest powietrze, dwutlenek węgla, który wydychamy oraz para wodna, która się wydziela podczas gotowania wody. Wszystkie z tych trzech stanów skupienia możemy je scharakteryzować, czyli dokładnie określić. Każdy stan charakteryzuje się poszczególnymi właściwościami które są często odmienne z kolei dla innego stanu skupienia. No to zacznijmy od pierwszego stanu, stan stały. Czym charakteryzuje się, jakimi cechami najbardziej rozpoznawalnymi cechuje się, charakteryzuje się stan stały. Pierwsza cecha, która zasługuje na uwagę, to to, że wszystkie ciała w stanie stałym posiadają swój kształt oraz objętość. Czyli kreda ma swój kształt. Gąbka ma swój kształt, jałan swój kształt i tak dalej. Kolejną cechą, którą należy uwzględnić, to jest to, że w przypadku niektórych ciał stałych, kształt tych ciał możemy łatwo zmienić, a niektórych bardzo trudno. Przykładem ciała stałego, którego bardzo łatwo zmienić kształt ciała, to jest plastelina. Natomiast trudno, no to chociażby blad waszego stołu. Wszystkie stany skupienia będziemy również charakteryzować pod względem. Odległości cząsteczek, z których są zbudowane. I tak na przykład ciała stałe charakteryzują się tym, że cząsteczki, które tworzą te ciała stałe, są bardzo blisko siebie. Nie są w żadnych odległościach, są bardzo blisko siebie, a co za tym idzie, oddziaływanie międzycząsteczkowe też jest bardzo silne. Możemy to sprawdzić poprzez próbę rozerwania chociażby telefonu. Oczywiście, gdy Przyłożymy bardzo dużą siłę, jesteśmy w stanie to zrobić, ale przy umiarkowanie słabej sile czy znormalizowanej sile nie jesteśmy absolutnie w stanie rozdzielić tych cząsteczek, ponieważ oddziaływania międzycząsteczkowe w ciałach stałych są bardzo, bardzo silne. To tyle, jeśli chodzi o właściwości ciał stałych. Przechodzimy do stanu ciekłego. I tak oczywiście ciecze również charakteryzują się bardzo specyficznymi właściwościami. Pierwsza to to, że absolutnie ciecze nie posiadają własnego kształtu. Przyjmują zawsze, ale to zawsze kształt naczynia. Czyli jeżeli wlejemy litr cieczy do butelki w kształcie balonu, to ciecz będzie miała kształt balonu. Jeżeli wlejemy ciecz do butelki w kształcie lalki, to ciecz będzie miała kształt lalki. Kolejna cecha, która jest przypisana tylko i wyłącznie do cieczy, to to, że mają swoją określoną objętość, którą bardzo trudno zmienić. Ciecze nie są również ściśliwe. Oznacza to, że do półtora litrowej butelki nie jesteśmy w stanie wlać na przykład dwóch litrów. Co z odległościami międzycząsteczkowymi? Odległości międzycząsteczkami są większe niż w przypadku ciał stałych, ale nadal są bardzo bliskie. Natomiast Oddziaływania międzycząsteczkowe są znacznie słabsze niż w przypadku ciał stałych. Dzięki temu, bez problemu, na przykład teraz, jestem w stanie napić się wody. Ponieważ bez problemu jesteśmy w stanie oddzielić jedną cząsteczkę od drugiej. I ostatnie cząsteczki w przypadku cieczy mogą się swobodnie przemieszczać. I na koniec, Szanowni Państwo, czas na gazy, czyli stan lotny. Gazy są ściśliwe i rozprężliwe, czyli możemy je ścisnąć i możemy je rozprężyć dowolnie. Gazy, tak jak w przypadku cieczy, również nie mają własnego kształtu, ale uwaga, też nie mają swojej objętości. Gazy również charakteryzują się tym, że bez problemu wypełniają całą dostępną przestrzeń, która jest do ich dyspozycji, czyli jeżeli bym tutaj wypuścił gazu z zapalniczki, to ten gaz bez problemu rozprzestrzeni się w całej objętości, tego mojego pokoju. Odległości międzycząsteczkowe są bardzo duże, największe z tych wszystkich trzech stanów skupienia. Oddziaływania natomiast międzycząsteczkowe są niemal znikome prawie ich nie ma. W zasadzie możemy powiedzieć, że są najmniejsze ze wszystkich stanów skupienia. No I to tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. Powiedzieliśmy sobie o trzech stanach skupienia. Określiliśmy sobie bardzo dokładnie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Co przed wami? Przeanalizujcie lekcję, zróbcie notatkę, uważajcie na siebie, uważajcie na swoich bliskich. No i ja Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia na następnej lekcji.